Jerzy Wiasny, zapraszam na kolejny odcinek Auta Firmowego, w którym relacja z Fleet and Business Day 2010, a w cyklu Akademia Floty zajmiemy się opodatkowaniem samochodów służbowych. Zaczynamy od relacji z tegorocznej 9. edycji Salonu Pojazdów Flotowych i Międzynarodowego Kongresu Motoryzacyjnego Fleet and Business Day. To obecnie największe i najstarsze targi flotowe w Polsce. Kilkuset fleet managerów z całego kraju, dziesiątki wystawców oferujących zaplecze finansowe i techniczne dla flot, merytoryczne wykłady, efektowne premiery samochodów i dyskusje, te oficjalne jak i kuluarowe. Za nami 9. edycja Salonu Pojazdów Flotowych oraz Międzynarodowy Kongres Flotowy Fleet and Business Day 2010. Fokus. Organizatorzy imprezy Fleet Management Institute, magazyn Flota oraz Auto Firmowe jak co roku zadbali o ekskluzywną przestrzeń wystawienniczą, świetną atmosferę i wyjątkowe atrakcje. Impreza tradycyjnie już podzielona została na część wystawową i konferencyjną. Międzynarodowy Salon Flotowy Fleet and Business Day to nie tylko możliwość zapoznania się z ofertą firm, ale także zdobycia konkretnej wiedzy dla naszych uczestników. Od samego rana tak naprawdę jeszcze trwają wykłady oraz warsztaty znanych osobistości. Dzięki temu możemy spojrzeć także w przyszłość rynku. Mieliśmy także osoby z zagranicy, dzięki czemu mogliśmy też poznać trendy, jakie występują na tamtych rynkach, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną także u nas przeniesione. Głównymi tematami poruszanymi podczas licznych wykładów i prelekcji były likwidacja uprawnień związanych z odliczeniami, jakie dawała kratka, podwyżka podatku VAT oraz kwestie zmian w ustawodawstwie, które z pewnością wpłyną na budżetowanie flot w 2011 roku. Podczas Fleet and Business Day 2010 odbyły się premiery długo wyczekiwanych przez flotowców samochodów, m.in. nowego Volkswagena Passata B7, który prezentowany był w dwóch wersjach nadwozia, limuzin oraz wariant. Były też przedpremierowo auta francuskie, nowy duży sedan Peugeot 508 oraz przywieziony wprost z paryskiego salonu Renault Latitude. Nie zabrakło również innych atrakcji. Zwiedzający mogli m.in. przejechać się Porsche GT3 na specjalnym symulatorze wystawionym na stoisku firmy Orlen, jak również pościgać się zdalnie sterowanymi modelami. Firma PZU na swoim stoisku ustawiła symulator dachowania. Cel jest oczywisty, chcemy przekonać ludzi, jakby pokazać ludziom, jak wygląda dachowanie, natomiast mogą to na naszym stoisku zrobić w sposób całkowicie bezpieczny. Myślę, że lepiej to zrobić w takich warunkach niż w rzeczywistości. Symulator robił na gościach piorunujące wrażenie. Uwagę gości przykuwało również stoisko, na którym co jakiś czas dochodziło do uszkodzeń pojazdu. Na marginesie dodam, że uszkodzenia te robione były celowo. Następnie na oczach widzów były one w ekspresowym tempie usuwane. Jest to możliwe dzięki specjalnej technologii. Polega to na przykład na miejscowym lakierowaniu czy usuwaniu tych rzeczy i stosujemy tam tradycyjne elementy, tak? Czyli jak gdyby zgodnie ze sztuką lakierowania, ale oczywiście używamy takiej technologii, która pozwala robić to w sposób szybszy, tańszy, no i oczywiście na odpowiedniej poziomie jakości dla klienta. Goście Fleet and Business Day podczas wystawy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz u źródła, czyli u producentów oprogramowania do kontrolowania i prowadzenia flot, dowiedzieć się, jak powinna wyglądać flota 2011 roku. Pragniemy zaproponować naszym klientom, którzy w tej chwili użytkują nasze oprogramowanie oraz przyszłym, nową rzecz, czyli dość znaną i modną w tej chwili synergię. Chodzi o wyposażenie samochodów firmowych w dobry program integrujący nadajniki GPS z komunikatorami używanymi przez kierowców. Zdaniem ekspertów rozwiązanie takie jest przyszłościowe i znacznie rozszerza możliwości analityczne fleet managerów. Wyposażenie samochodów w nadajniki GPS w system GPS daje fleet managerom wgląd w bieżący stan floty. Nie tylko jeżeli chodzi o pozycjonowanie pojazdów, bo często na to nie ma czasu, ale o koszty eksploatacji i wykorzystanie tych samochodów do celów prywatnych i służbowych. Dla fleet managerów najważniejszy jest bowiem koszt 1 kilometra pokonywanego przez auto należące do floty, którą zarządzają.
W momencie, kiedy te osoby mają bezpośredni dostęp do danych o samochodach, o ludziach, którzy tym jeżdżą, są w stanie przede wszystkim kontrolować użytkowników samochody. A wiadomo, jeżeli jesteśmy w stanie zredukować koszt jednego kilometra o kilkanaście groszy na kilometrze, to przy tysiącach samochodów, których te firmy użytkują, oszczędności liczą się już w dziesiątki tysięcy, jak nie setki. Zdaniem wystawców impreza Fleet & Business Day z roku na rok się rozwija i rośnie w siłę. Staramy się być na takich wydarzeniach regularnie, także obserwujemy wzrost jakości również, jeśli chodzi o stanowiska. One są coraz lepiej przygotowane, coraz bardziej przyciągają wzrok. Uczestnicy wystawy swoją uwagę skupiają również na kontaktach, zarówno tych oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Sympatyczne spotkanie. Wiele osób z naszej branży, z którymi nie na co dzień mogę się spotkać, a jeżeli się widzimy swoje nazwiska, to głównie w przetargach, jako tych, którzy podpisują konkurencyjne oferty. I fajnie można nawet w takim dniu, zwłaszcza dzisiaj, kiedy niewiele się dzieje, bo pogoda uśpiła biznes odrobinę, powymieniać sobie informacje, doświadczenia i spotkać się właśnie bez tego klimatu konkurencyjności. A co podczas Fleet & Business Day 2010 najbardziej przypadło do gustu samym fleet managerom? Jestem zainteresowany panelem dyskusyjnym, który jest właśnie w sali obok. Przed chwilą była możliwość spotkania się z dwoma konkurencyjnymi systemami monitorującymi rozwój floty, a także ciekawa prezentacja na temat integracji systemów GPS-owych z flotowymi. Takie imprezy powodują to, że człowiek poznaje wszystkie nowinki związane z poprawą jakości zarządzania flotami samochodowymi. Relacje były bardzo interesujące. Wszystkie osoby zaangażowane w to, żeby przedstawić swój produkt, swój temat jak najbardziej interesujący. I myślę, że każdy z nas znalazł coś dla siebie. Podsumowaniem imprezy było wręczenie statuetek Top Player 2010, nagród magazynu Flota dla firm, które skutecznie obroniły się przed kryzysem ekonomicznym. Statuetkę otrzymała również firma Nissan. Otrzymaliśmy nagrodę, a dokładniej otrzymał ją model Qashqai. To jest samochód, który zapoczątkował rozwój segmentu crossover. Kiedyś to była nisza, kiedy pojawiał się Qashqai 4 lata temu. Teraz jest to już segment. Wielu konkurentów zdecydowało się na wprowadzenie podobnych samochodów. Ostatnim punktem programu Fleet & Business Day była wielka debata flotowa. W dyskusji poruszone zostały kwestie związane z szansą, jaką daje wychodzenie rynku z czasu spowolnienia gospodarczego. Flotowcy zastanawiali się również nad perspektywami roku 2011, który, jak prognozy mówią, dla rynku motoryzacyjnego wcale łatwy nie będzie. Ale o tym już w Akademii Floty. Za chwilę po raz kolejny sprawdzimy sytuację prawną samochodów z kratką, a wcześniej, ponieważ zbliżamy się do końca roku, możemy pokusić się o małe podsumowanie w branży CFM. Rynek wynajmu długoterminowego kolejny raz odnotował wzrost. Biorąc pod uwagę auta służbowe w Polsce jako całość, 60% z nich kupowanych jest przez firmy ze środków własnych, 30% to czysty leasing, a 10% to auta wynajmowane w ramach Car Fleet Management. Zdaniem specjalistów właśnie ten segment rynku rośnie najbardziej, a firmy z tego sektora najlepiej obroniły się przed ogólnym kryzysem w branży. Wynika to z tego, że większość dużych firm przeszło na finansowanie i zarządzanie zewnętrzne. Trendy są takie, że usługi typu leasing i zarządzanie flotą rosną bardzo dynamicznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rok 2009, który był bardzo trudnym rokiem, w branży motoryzacyjnej usługi CFM były jedynym sektorem, który odnotował wzrost. Wzrost był co prawda tylko 4%, jednak w porównaniu do czystego leasingu, który odnotował spadek na poziomie 30%, różnica jest dramatyczna. Już kilka miesięcy temu widać było, że najbardziej odporna na recesję jest branża full service leasingu i to ona najszybciej się rozwija. Rynek jeszcze nie jest nasycony, więc cały czas ma szansę rozwoju. Ja myślę, że nasycenie rynku nastąpi gdzieś na poziomie 500 000 aut wynajmu długoterminowego, czyli gdzieś czterokrotnie jeszcze rynek może wzrosnąć.
W listopadzie 2010 roku sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce zwiększyła się rok do roku o niemal 26% do prawie 34 tysięcy, a w porównaniu z październikiem wzrosła o prawie 12%. W okresie styczeń-listopad nabywców znalazło niemal 298 tysięcy pojazdów. To liczba o 2% wyższa niż rok wcześniej. Do wzrostu sprzedaży doprowadziła zapowiedź zmian w podatku VAT, a także wejście w życie normy Euro 5, która stawia wyższe wymagania w zakresie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co według zapowiedzi mediów może się wiązać z ewentualną podwyżką cen oferowanych samochodów, podał Instytut Samar. Samochód służbowy powinien być jednak w jakiś sposób preferowany. Do tej pory on nie jest. Mamy różnego rodzaju przepisy, to jest skomplikowane. 60% VAT-u można liczyć, mniej więcej 6 tysięcy. Samochody z kratką, które mają się skończyć, ale jeszcze się nie kończą, więc są masowo wykupywane. Przypomnijmy, że w 2011 i 2012 roku firmy kupujące samochody z kratką nie będą mogły odliczyć całego podatku VAT od ceny takiego pojazdu, lecz jedynie 60% VAT. Nie więcej jednak niż 6 tysięcy złotych. Do 2013 roku nie będzie też można odliczyć VAT od ceny paliwa do aut z kratką, nawet tych, które zostały kupione przed 2011 rokiem. Ja jestem zdania, że samochody służbowe powinny być traktowane tak samo jak wszelkie inne środki trwałe, które mamy w biurze. No teraz samochód jest traktowany jako dobro luksusowe, nie można od niego odliczać VAT-u, a kserokopiarka kolorowa jest traktowana normalnie. A może też powinno być tak, że kserokopiarka zwykła to jest zwykła i można odliczyć VAT, a kolorowa to już jest luksus i nie można odliczyć VAT-u. No, taką samą logikę można zastosować jak do samochodów, prawda? Po likwidacji ulg zakup aut z kratką przestanie się opłacać. Uderzy to głównie w małe firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwom, które kupują duże floty samochodów służbowych, już od dawna nie opłacało się kupować aut z kratką, bo są mniej funkcjonalne od samochodów bez przegrody. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki Auta Firmowego TV Biznes. Można nas oglądać także w internecie. Do zobaczenia.